Cześć, dzień dobry, witam Was, moi mili, na kanale Innowacyjnego Domu. Dzisiaj jesteśmy na kolejnej naszej realizacji. Jesteśmy w kotłowni pana Krzysztofa. No i dzisiaj pokrótce opowiemy Wam, co tutaj się znajduje w tej kotłowni. A jest tu sporo fajnych rzeczy. Jest też bardzo fajna pompa ciepła, bo jest to pompa LG ThermaV na czynnik R290, czyli najnowszy hydrosplit od LG. Tutaj za mną widzicie hydrobox. Chętnie byśmy Wam pokazali jednostkę zewnętrzną, ale się zerwała taka burza, no że niestety nie będziemy w stanie tego zrobić. Teraz nawet grzmi, być może słyszycie. Także tak, zachęcam Was do tego, żeby obejrzeć ten odcinek. Pokażemy Wam po prostu, jak wygląda nasza praca. No i co? No i zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, bo moi drodzy, ze statystyk YouTube'a wynika, że 80%, ponad 80% naszych widzów no, nas po prostu nie subskrybuje, a nasze filmy ogląda tak czy inaczej. Moi drodzy, subskrypcja bardzo nam pomaga, bo nie tylko Wy dostajecie powiadomienia o filmach, jesteście na bieżąco, ale jeszcze my jesteśmy chętniej przez YouTube'a pokazywani nowym użytkownikom. Także jeśli chcecie być na bieżąco i chcecie nam pomóc, zachęcam do tego, żeby teraz kliknąć przycisk subskrybuj, zostać z nami na dłużej, a teraz chodźcie, zapraszam Was na odcinek. No i moi drodzy, zabrałem Was na sekundkę na zewnątrz. Pada deszcz, ale nie jakoś strasznie, więc pod parasolką tak, tylko żeby Wam pokazać, jak ta pompa się prezentuje. Jak widzicie, piękne logo LG, bardzo estetyczna obudowa. No i co Wam mogę powiedzieć? No to może zacznijmy od tego dokładnie, jaka to jest pompa. No bo jest to, tak jak wspominałem wcześniej, LG ThermaV na czynnik R290. No ale jakie są jej najważniejsze cechy? Jeśli tego jeszcze nie słyszeliście u nas na kanale, no to tak, no przede wszystkim bardzo wysoka sprawność tego urządzenia i bardzo wysokie SCOP. Mamy tutaj klasę efektywności energetycznej A z 3 plusami dla ogrzewania 35 stopni i również A z 3 plusami dla ogrzewania 55 stopni. Nie powiem, że jest to totalnie niespotykane na rynku, natomiast urządzeń, które faktycznie się kwalifikują do takiej klasy efektywności, jest naprawdę niewiele. No i my naszym klientom instalujemy 3 takie urządzenia. Jest to właśnie LG, jest to JBG i polskie pompy JBG produkowane w Polsce, w Żorach i jest to również czeska pompa ciepła Acond. Tak się prezentują lamele na parowniku, jak widzicie, są bardzo gęsto ułożone i mamy tutaj tą tak zwaną technologię Blackfin, czyli czarne zabezpieczenie antykorozyjne, no, które zabezpiecza oczywiście oprócz samej wody i soli, również przed takimi, no myślę, że typowymi w Polsce zanieczyszczeniami, bardziej przemysłowymi. Obudowa z tworzywa, w środku widać bardzo duży wentylator, z racji, że jest on duży, obraca się powoli i po prostu pompa ciepła pracuje cicho. Tutaj ta dwunastka ma głośność, w zasadzie poziom mocy akustycznej, na poziomie 49 dB. No i jak się zastanawiacie, co to znaczy? No znaczy to, że zgodnie z prawem możecie takie urządzenie postawić 3 metry obok domu sąsiada, no i spełnia tam wszystkie normy, jeśli chodzi o głośność. Pompa ma oczywiście również masę różnych certyfikatów, takich jak Eurovent, który nam potwierdza zgodność danych katalogowych z rzeczywistością. Ma również certyfikat Keymark i na tym Keymarku wypada naprawdę super. Jeśli jeszcze nie widzieliście naszych rankingów, to Was teraz zapraszam. W Waszym prawym górnym rogu pojawi się link do tego ostatniego odcinka, myślę o pompach 7-10 kW. No a później do tego odcinka, w którym ten LG jest, bo jest to dwunastka, no więc zapraszam do oglądania. Zaczęło już porządnie lać, także idziemy do kotłowni, no i tam opowiemy Wam więcej o całej instalacji. Tak w ogóle to jestem dzisiaj sam i stoję za aparatem, nie mam przy sobie gimbala, żadnej stabilizacji, więc postaram się jakoś tak zrobić, żeby ten obraz Wam się za bardzo nie trząsł. Mamy tutaj ten właśnie wspomniany wcześniej hydrobox, bo jest to pompa ciepła typu hydrosplit. Jeszcze czekamy na uruchomienie przez serwis LG, więc jak to wygląda, jeśli chodzi o menu sterownika, Wam dzisiaj nie pokażę. Natomiast co jest w środku w takim hydroboxie? No, jest tam w zasadzie elektronika do pompy ciepła, która normalnie byłaby na zewnątrz, a tutaj w tym hydrosplicie jest przeniesiona do środka. No i jest również przepływowa grzałka 3-stopniowa o mocy 9 kW. Zaraz obok widać naczynie przeponowe do ciepłej wody, jest to naczynie Reflex, jest oczywiście grupa bezpieczeństwa i tutaj z innego ujęcia pokażę Wam zaraz zawór trójdrogowy. Jak widzicie, jest tutaj zawór trójdrogowy, jest to Afrizo AZV.
I jest to urządzenie, które standardowo montujemy w każdej naszej instalacji, no bo Afrizo jest również naszym partnerem i korzystamy z ich podzespołów w instalacjach. Korzystamy również z podzespołów Calefi. Tutaj mamy na przykład separator magnetyczny Calefi, który zaraz Wam pokażę. I mamy też zawory antyzamrażaniowe, również Calefi. Tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj jest właśnie ten separator magnetyczny i tak jak mówiłem, jest to Calefi. Widzicie też, że do zbiornika ciepłej wody, bo jak już jesteśmy przy nim, to powiemy sobie o nim coś więcej, wrzuciliśmy grzałkę. Oprócz grzałki mamy tutaj również anodę tytanową. Dlaczego? Dlatego, że jest to zbiornik ze stali nierdzewnej Duplex marki Termatec. Bardzo fajne zbiorniki, używamy ich bardzo często, naprawdę fajnie się u nas sprawdzają. Z takich najważniejszych cech, no to mamy tutaj, jak widzicie, klasę efektywności A. I mamy również długą wężownicę, bo jest to zbiornik 200 litrów, a powierzchnia grzewcza, powierzchnia grzejna wężownicy to jest 3 metry kwadratowe. No i oczywiście stal nierdzewna najwyższej jakości, czyli Duplex. Tą kotownię pan Krzysztof będzie sobie jeszcze wykańczał, no ale teraz widzicie, jak wygląda część, gdzie znajduje się bufor. Wcześniej stał tutaj kocioł węglowy, natomiast w tym momencie jest pompa ciepła z buforem 300-litrowym. Również jest to bufor marki Termatec. Również stal nierdzewna i również klasa efektywności energetycznej A. Mamy oczywiście wszędzie odpowietrzniki. Tutaj obok mamy pompkę, która rozbiera nam bufor. Jest to pompka Afrizo. No a nad pompą mamy naczynie przeponowe do centralnego ogrzewania i grupę bezpieczeństwa. Również jest to naczynie marki Reflex. Zaraz obok nasz standard montażowy, czyli skrzynka z zabezpieczeniami. I nie tylko, bo mamy tutaj również podlicznik prądu i w podlicznik wpięte są wszystkie elementy tej kotłowni, czyli nie tylko sama pompa ciepła, ale również grzałka, no i pompa obiegowa i pompa cyrkulacyjna. No i teraz w międzyczasie będą się Wam pokazywały zdjęcia, jak wyglądała ta kotłownia przed naszym przyjazdem tutaj. A jak wygląda teraz, no to widzicie. W całej kotłowni do instalacji użyliśmy rur ze stali zaciskanej i mamy tutaj również izolację rur kauczukową, kauczukowe otuliny. Co Wam mogę powiedzieć? No, kotłownia prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Tutaj jak sobie Pan Krzysztof wszystko wykończy, to będzie naprawdę bardzo, bardzo nowocześnie wyglądało. Myślę, że przyjemne to jest dla oka już teraz, no a będzie kiedyś jeszcze lepiej. No, czy Wam pokażemy, jak będzie już efekt finalny, to zobaczymy. Może Pana Krzysztofa jeszcze kiedyś odwiedzimy, zapytamy, jak się tą pompę używało przez cały sezon grzewczy. No bo co? Na razie chyba Pan Krzysztof jest zadowolony, skoro pozwoli mi tutaj nagrywać film. I to na dzisiaj byłoby już chyba wszystko. Także dziękuję Wam za obecność, za to, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że się Wam podobało. A jeśli szukacie takiej pompy ciepła dla siebie, to zachęcam Was do kontaktu. Numery telefonu do nas macie w opisie. Macie również link do strony innowacyjnydom.com. Można tam zostawić kontakt do siebie. Po prostu się do Was odezwiemy i zaproponujemy Wam najlepsze rozwiązanie, bo w ofercie oczywiście mamy nie tylko LG-ki, ale również inne świetne pompy ciepła na czynnik R290 i nie tylko. Także dziękuję Wam, do usłyszenia i do zobaczenia.